ostatnimi czasy wolimy z kumplami o wiele bardziej grać w Red Dead Redemption Online i tam chillować niż spotykać się w Warcraftie. I to już nie chodzi o te sprawy, które zaistniały ostatnio, ale o to po prostu, że o wiele łatwiej i przyjemniej i wygodniej gra nam się na konsoli. Więc jak to zawsze bywa podczas naszych online spotkań, mamy kupę fajnych nerdowskich tematów, które sobie przerzucamy. I tutaj właśnie mamy dla was, mam dla was taką małą naszą rozmowę na temat nowej bajki He-Man. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać. Jeśli nie mieliście, koniecznie obejrzyjcie. Jeśli mieliście, dajcie znać w komentarzu, co myślicie, jakie są wasze opinie i spostrzeżenia. Ja na koniec filmu dodam coś jeszcze od siebie, a na razie zapraszam was do takiego krótkiego filmiku i posłuchania tego, co mieliśmy sobie do powiedzenia. Ktoś mi spierdoli, albo wiesz, czas mi się skończy, więc już chuj. Cisę po drodze, nie? No i jak ten He-Man, jak ten pierwszy odcinek obejrzałeś? Powiem ci tak, dla mnie to jest uczta kurwa dla nerda. Kevin Smith jest nerdem, tak jak my, nie? I on zrobił dla mnie idealną bajkę, bo masz nawet rysunki, animacje, troszeczkę takie, wiesz, wycieczka w sentymentalna do starego He-Mana, plus trochę anime japońskiego, nie? I jak dla mnie jest kurwa rewelacja. Nie wiem, dlaczego ludzie narzekają. Nie oglądałem żadnych materiałów narzekających na tego He-Mana. Ja też nie. I nie wiem, o co chodzi, ale dla mnie jest kurwa zajebista sprawa, ty. Dla mnie jest baja, bo ja myślałem, że to będzie taki typowy kurwa He-Man. Kolejny głupi He-Man, tak? No, ja lubię He-Mana, no ale wiesz, bajki z lat 80. i ich taki cringe'owy, bo nie wiem jakie to jest słowo po polsku, taki cringe'owy klimat, to się nie sprawdzi w naszych czasach, nie? Dokładnie. A tutaj wzięli background He-Mana, ale pierdolnęli bajkę na nasze czasy. Tak. I nie jest to taka bajka typowe kurwa te Star Wars przyjebane dla małych dzieci, tylko jest tutaj naprawdę fajna bajka. No nie wiem jak tam daleko doszedłeś, ale kurwa jakie tu się rzeczy dzieją. Ja skończyłem pięć odcinków, to jest, no. Nie spoiluj, bo ja na półtora odcinka obejrzałem tylko z przerwami, nie? No to nie będę spoilował, okej. To te pięć odcinków... Te pięć odcinków to jest part one, nie? I teraz po part one jest taki after credits, gdzie tam sobie Kevin Smith gada i wszyscy ludzie, którzy występują. W ogóle jaka obsada, nie? Mark Hamill, Skeletor, Lana. No to Mark Hamill chuj, ale to Lana, jak się Lana nazywa, ta co grała Cersei w Grze o Tron. No wiem. No to ona jest Evil-Lyn. Emma Clark. Ty jesteś Emma Clark i twój stary, kurwa. Emma Clark to była Daenerys, a ja mówię kurwa o Cersei. Lana. Okay. Lana jakaś tam, nie pamiętam jak ona jest. I ten co grał Devosa, taki starszy z brodą, to gra tego mistrza broni. Tila to jest Buffy, przecież Sarah Michelle Gellar, nie? Ja pierdolę, zajebiście, no. W chuj obsada zajebista, nie? I mówię, teraz jest, skończyłem te 5 odcinków, to jest part 1 i to się tak z dupy kończy i teraz będę czekał na part 2. Nie to, że tak jakby się sezon skończył, tylko jesteśmy w połowie dopiero, nie? Kumam, no. To ja w takim razie nie ma co nawet gadać na ten temat, bo ja tylko słyszałem, a na YouTubie po prostu jest bardzo duża krytyka, no jest duża, bo co włączam YouTube, to co chwilę ktoś, że ktoś kurwa gnoi tego He-Mana, nie? Tak, ale słyszałeś... Ale to jakieś kurwa, jakieś pedalskie kurwa gnoje, którzy kurwa nie oglądali pewnie, ale na przykład ja takie czegoś nie rozumiem, bo wszyscy chwalą te jebane Star Wars, a te Star Wars są na poziomie 9-latka jak dla mnie, te ostatnie, jak to się tam nazywa, bo już nie pamiętam, Bad Batch, tak? Bad Batch, no. Obejrzałem 4 odcinki, kurwa, czy 5, po Bounty legendarne pojedziemy. Obejrzałem 5 odcinków, kurwa, i to jest bajka na poziomie 9-latka, nie? Masz rację. To ja niestety ani jednego odcinka tego Bad Batch nie włączyłem. Ja jeszcze też ja nie wam mówię, że jest zajebisty, ja wam mówię, że He-Man jest zajebisty, obejrzyjcie, nie? Ja oglądałem, kurwa, z ciarkami, bo zrobił ukłon, wiesz, w starą wersję, te grafiki, jak ala lata 80, styl malowania, animacji, kurwa, kozackie, w chuj jest dla mnie. Ja jestem podjarany, nie? Więc sobie jak wszyscy pójdą spać na przykład jutro, to sobie obejrzę go sam na spokojnie, wszystko na raz, nie? Bo ci oglądałem z, wiesz, pytanie z jękiem. A jak się skończył pierwszy odcinek, powiedz mi? Czego, He-Mana? No, pamiętasz, do czego doszedłeś? Czekaj, no on... No on zginął, niby z Skeletorem, bo A, no to, no to ale Adam zginął ze Skeletorem, nie? No. I ta... No to zobacz, jaki masz bold move, kurwa. On na samym początku ginie He-Man, kurwa. No. I potem musiałem... O to mi chodziło, bo nie chciałem ci spoilować, nie? Tak, no.
Ale to ja też wiem, a nie oglądałem jeszcze ani jednego. Okej, okay, Mariusz, a jeśli oglądałeś coś z tych materiałów krytykujących, to co tam mówią? Co im się nie podoba? Właśnie, o co im chodzi? Duży problem mają z tym, że to nie jest w ogóle He-Man, tylko to jest tej Tilly, czy Taily, czy jakieś tam mówi. Aha. O niej. I tam na przykład mają problem do tego... No i kurwa ekstra, no i kurwa sobie. Ale nie, mają problem, że wiesz, tu He-Man zginął w ogóle, że wiesz, że zginął, nie? I że ona się dowiedziała, że on był He-Manem, tak? I że tak, zamiast, no, kurwa, wiesz, odpuścić tak trochę tej matce He-Mana, że on zginął w ogóle, coś, to ona zrobi, kurwa, awanturę, że dlaczego mi nikt nic nie powiedział? Tak, to było pierwszy odcinek właśnie, no. No skurwiła się, nie? No skurwiła się, bo 20 lat jej nikt nie powiedział, no okej. Okay. No dobra, no ale on umarł, nie? No to ale, to robią ale to robią awanturę, to zobacz, jak się król zachował. Król się zachował jak penis. Król się zachował jak penis, bo kurwa jego żona wiedziała, a on wypędził Duncana, kurwa, i powiedział, że go zabije, jak kiedykolwiek wróci, bo Duncan mu nic nie powiedział, tak? A jego żona wiedziała i mu nie powiedziała, kurwa. To ale się nie było takiego bez sensu. Bo ja nie wiem. No ale ty, ale chuj mi obchodzi, czy ty wiesz, kurwa, nie? Ty zawsze spoilujesz nam wszystko, to teraz ja będę spoilował tobie, kurwa. Właśnie, dokładnie. I tak go powiedzę. No ale dobra, i tam jeszcze ludzie mają pretensje, że ta Tila jest, kurwa, że ma dziewczynę, że jest gejem, kurwa, oczywiście. Nie ma dziewczyny i nie ma gej, ma koleżankę, kurwa. Dokładnie. Z którą razem są złodziejami. No i w piździe mam to, co ludzie piszą, bo ja się nie zdaję na opinię nikogo, kurwa, mi się podobało, nie? Poza tym wszystkim, co tam jest w odcinku, to jeszcze mogę dodać, że naprawdę poprawdziwa uczta dla dzieci ery lat 80. i 90., ponieważ jest tam Henry Rollins, podkłada głos za jedną z postaci. Za jedną z postaci podkłada głos oryginalny aktor głosowy z Szkieletora z lat 80. I co też ludzie mają na internecie przeciwko tej bajce, to jest to, że nie ma takiego schematu, jaki był to schemat w oryginalnym He-Manie, czyli prosta akcja, ale na koniec była puenta, która wnosiła coś w życie, bo jak ktoś w komentarzu stwierdził, że bajka He-Man oryginalny komuś uratowała życie, ponieważ miał problemy z samym sobą czy tam w życiu, i kilka porad, które na koniec odcinka zawsze były puszczane z ust He-Mana lub kogoś innego, uratowało komuś życie lub pomogło w życiu. No w tej bajce tego nie ma, jest całkiem trochę to inaczej, ale naprawdę szczerze polecam. Ja jako dzieciak lat 80. to po prostu dla mnie to była mega, mega uczta i mega wyprawa w dzieciństwo. Jest tam także ukłon w stronę pierwszych oryginalnych zabawek He-Mana. Także jak się przyjrzycie, to jest kupa fajnych smaczków, easter eggów i tak dalej. Musicie poczytać sobie ekipę, która podkłada głosy, przyjrzeć się grafikom, animacji i tak dalej, a jestem ciekaw, ile sami z tego wszystkiego wyciągniecie i co zauważycie. Jak mówiłem wcześniej, podzielcie się i swoimi spostrzeżeniami, uwagami w komentarzu. Nie zapomnijcie zasubskrybować, nacisnąć dzwoneczkę, żeby was nic nie ominęło, co będzie na moim kanale. To mi daje energię i chęci do tworzenia kolejnych filmów, bo powiem wam szczerze, że z dwójką dzieci na chacie to chęci są, ale energii nie ma, więc kręcę w przerwach, jak Leo śpi albo jak wszyscy śpią w nocy, więc dlatego tak to wszystko opornie jak na razie idzie. Nie zapomnijcie zasubskrybować i napełnić mnie radością do tworzenia. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.